Obiekt przy ulicy Ogrodowej w Chojnie straszył od ponad 25 lat. Miał tu powstać szpital. Jego budowę rozpoczęto jeszcze w okresie PRL. Po zmianie ustroju pracę wstrzymano. Na początku lat 90. rozważano dokończenie budowy i uruchomienie tu ośrodka dla osób niepełnosprawnych. Jednak przeciwni takiemu rozwiązaniu byli mieszkańcy. Budynek wraz z gruntem znajduje się w atrakcyjnej lokalizacji. Gmina zabiegała o jego przekazanie. Tak też się stało w 1999 roku. Kolejne władze Chojny nie miały jednak pomysłu na zagospodarowanie obiektu. W 2009 roku pojawiła się oferta z poznańskiej firmy HCP. Chciano tu urządzić przychodnię oraz gabinety specjalistyczne i rehabilitacyjne, a nawet dom starości. Kilkumiesięczne negocjacje zakończyły się fiaskiem. W 2012 roku pojawił się kolejny chętny na przejęcie nieruchomości. Spółka EDO chciała tu urządzić ośrodek opieki dla osób starszych, przychodnię, a nawet basen z rehabilitacją. Radnym zaprezentowano wizualizację. W kolejnych miesiącach pojawiły się jednak pewne kontrowersje. Spółka snuła plany inwestycyjne na wiele milionów złotych, a jej kapitał zakładowy nie przekraczał 5 000 złotych. Okazało się również, że EDO chce wydzierżawić od gminy obiekt i zaciągnąć na niego kredyt hipoteczny. W kolejnych latach gmina próbowała zbyć nieruchomość w ramach przetargu. Chętny znalazł się dopiero w styczniu 2017 roku. Obiekt został sprzedany za kwotę 1 miliona i 111 tysięcy złotych. Nabywcą jest biznesmen z Gryfina.